Witam, Jacek z Q8GUM. W dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać sposób na pomiar indukcyjności nieznanej cewki. Tego pomiaru nie możemy wykonać w sposób bezpośredni na NVNA, ale w sposób pośredni, wykorzystując do tego własności obwodu rezonansowego LC. Przeważnie łatwo nam znaleźć pojemność, jest ona opisana, znamy tą pojemność i możemy zbudować sobie prosty obwód rezonansowy. Ja zbudowałem tutaj obwód rezonansowy składający się z kondensatora 100 pF i obwód rezonansowy szeregowy z nieznaną indukcyjnością. Przy pomocy nanoVNA możemy taką częstotliwość wyznaczyć. Tutaj dla jasności tego przebiegu, żeby nie zaciemniać obrazu. Ja tutaj przypomnę oczywiście, że nanoVNA powinno być skalibrowane. Ja wybrałem sobie tutaj zakres od 100 kHz do 50 MHz, bo tam spodziewam się częstotliwości rezonansowej takiego obwodu rezonansowego. Wybieram sobie ten odpowiedni zakres 100 kHz do 50 MHz. Wyłączę oczywiście przebiegi, które nie są mi tutaj potrzebne, S2.1 dla naszej symulacji i tutaj wyłączę sobie przebieg fazy, przebieg liniowy S2.1 z portu numer 1 przejścia do portu numer 2. Oczywiście mój obwód rezonansowy jest podłączony do portu numer 1 i mierzymy sobie tutaj moduł impedancji na parametr S2.1 na porcie numer 1. Mamy naszą częstotliwość, nasz marker. Podłączamy obwód rezonansowy. Ja tutaj akurat przez takie przejściówki muszę podłączyć, bo nie mam wprost przejścia na BNC. Złączę BNC. Zatem mamy nasz obwód rezonansowy i już pokazała nam się częstotliwość rezonansowa. Łatwo możemy ją odnaleźć. Przesuwając tutaj markerem, możemy znaleźć tą naszą częstotliwość rezonansową i ona tutaj w tym przypadku wynosi 2,2 MHz 262 kHz. Nasza skala jest dosyć szeroka, tutaj w zależności od posiadanego nanoVNA, ilości punktów pomiarowych, o czym wcześniej znajdziecie film tutaj na moim kanale. Ja mam tych punktów pomiarowych 400 i stosunkowo gęsto, nawet przy takim zakresie pomiarowym, ale mogę tutaj sobie wybrać, teraz rozszerzyć to pasmo. Oczywiście należy nanoVNA, jeszcze raz podkreślę, skalibrować. Natomiast ja tutaj te wartości kalibracyjne od 1 do 3 MHz mam zapisane. Mogę sobie wybrać, szybciutko wyłączę niepotrzebne przebiegi, zostawiając tylko przebieg dotyczący właśnie impedancji i w tej chwili, jak widzicie, no nie był to bardzo precyzyjnie wyznaczony punkt i częstotliwość rezonansowa naszego przebiegu, naszego obwodu rezonansowego. Ona powinna być w granicach 2 MHz 273 kHz. I taką wartość należy podstawić do wzoru, aby wyliczyć częstotliwość w mikrohenrach. Należy 25330 podzielić przez częstotliwość podniesioną do kwadratu, pomnożoną razy pojemność, gdzie częstotliwość wyrażona jest w megahercach, a pojemność w pikofaradach. Także wprost możemy takie, stosując ten wzór, najczęściej używane wartości częstotliwości i pojemności podstawić do naszego wzoru. Oczywiście można stworzyć sobie arkusz kalkulacyjny. Ja może gdzieś tam umieszczę na swojej stronie taki arkusz, żeby był możliwy do pobrania. Może go umieszczę w opisie filmu na dole, także możecie tam sobie poszukać, jeżeli ktoś wprost chce z niego skorzystać. Natomiast w tej chwili podstawiam częstotliwość obwodu rezonansowego tak zbudowanego. 2,273 podniesione do kwadratu,
To jest 5.166 i razy pojemność mojego kondensatora 100 pico. Nie jest on zmierzony jakoś tam bardzo dokładnie wcześniej. 100 pico według fabryki plus minus tolerancja, ale przyjmuję tutaj 100 pico, czyli nasz wzór przyjmuje w tej chwili wartości. Nasza indukcyjność to jest 25 330 podzielone przez wynik już częstotliwości podniesionej do kwadratu i pojemności 516,6. Zatem przechodzę do wyniku i mamy naszą wartość 25 330 podzielona przez 516,6. Nasza indukcyjność powinna wynosić około 49,03 mikrohenra. Damy już tak dokładnie. Ja mogę zweryfikować na moim mierniku tą indukcyjność. Mam taki miernik indukcyjności, który kiedyś sobie sam wykonałem. Więc rozmontuję ten obwód rezonansowy szeregowy i podłączę do mojego miernika badaną indukcyjność. Zweryfikujemy, czy nanoVNA poprawnie wykonał pomiar tej indukcyjności. Podłączony miernik indukcyjności i mój miernik pokazuje 48 mikrohenrów naszą indukcyjność. Z pomiarów nanoVNA wyszło mi tutaj 49 mikrohenrów. To w zależności od ostrości tego obwodu rezonansowego, jego dobroci i poprawności wyznaczenia tej częstotliwości rezonansowej otrzymamy odpowiednią wartość. Ale mniej więcej tutaj do 1 mikrohenra zgodziła mi się tutaj indukcyjność. Zatem to też jest dokładność oczywiście tego mojego miernika. I tutaj on może też wprowadzać pewien błąd. Także zgodziła mi się tutaj ta wartość. I w ten sposób możemy mierzyć częstotliwość rezonansową naszego obwodu przy użyciu nanoVNA, na naszej indukcyjności tak naprawdę, o częstotliwości rezonansowej obwodu i indukcyjności naszej nieznanej cewki. Dziękuję za oglądanie filmu, za spędzenie czasu tutaj ze mną. Zapraszam, jeżeli ten film był przydatny, to zapraszam na kolejne też filmy. Postaram się Wam pokazać kolejne pomiary przy użyciu nanoVNA, tego dosyć wszechstronnego urządzenia, które możemy wykorzystywać na różne sposoby. Jeżeli film się podobał, bardzo będzie mi miło, jeżeli zareagujecie łapką w górę. Jeżeli macie pytania, oczywiście też można zadawać pytania w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości i czasu na nie odpowiedzieć. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Zapraszam do spotkania na pasmach.